wszystkim! Dzisiaj będziemy testować Fish for Dogs. Dostaliśmy paczkę. Wituś, będziesz otwierał, tak? Będziemy otwierać paczkę? Jak otwieramy paczkę? Pokaż wszystkim. Tu otwieramy paczkę. Tak. Tu otwieramy. Tak. Wituś pomaga. Tak? To jest dobrze. Co tam jest? Co tam w środku jest, Witusiu? Tu będzie jego jedzonko. Otwieramy paczkę. Dobra. O! Nawet nam szybko poszło. Takie zamówionko. Fish for Dogs. Dla Witusia. Tak, Wito? No i teraz tak. Patrzymy, co tu ma. Wituś już nie jest zainteresowany. To pójdzie do śmieci. Poszło. Dobra, Wituś poszło. Więc tak. Mamy Sweet Ocean Wraps. Zobacz, Witusiu, będziesz to lubił? No, będziesz to lubił, coś czuję. Zamówiliśmy tego parę sztuk. To jest cały czas to samo. Wituś, testujemy to. Dzisiaj, później, tak? Tak? Co tu jeszcze jest dla Witusia? Co tu dla Witusia? Otworzymy mu, żeby on mógł też zobaczyć, bo on bardzo lubi też swoje paczki otwierać, tak? Tutaj, Witusiu, zobacz, Wito. O, takie jest. Zobacz, takie masz. Tak, zobaczmy, co tu jest. Nie jest to łatwe. Ui! O! Wito, zobacz! To jest takie tricy. To są takie do treningu. Używamy, jak chodzimy do psiej szkoły. Wituś bardzo lubi. W ogóle te jedzonka są bardzo zdrowe i są tylko z rybki, bo Wituś nie może jeść kurczaczka i innych takich, więc unikamy wszelkich mięsek takich. Tu są, wow, Original Sea Jerky. Wow, Dental Treats, czyli coś, co będzie czyściło Witusia ząbki. Widzisz, Witusiu? Zobacz. Takie, no. Czyli to jest coś, co będzie czyściło. Tu coś dostaliśmy. Aha, dobra, to później poczytamy. No to zamówiliśmy taki, tak, żeby Wituś, no bo jak wiecie, małe pieski muszą mieć czyste ząbki, tak? Czyste ząbki będą, Witusiu, to jest takie. W takiej formie. A, Wituś już się nie może doczekać. Będziemy później robić wideo, jak wszystko po kolei będziemy. Oh my god, to chyba zapas na cały rok jest, Wito. Wito będzie miał uśmiech Beverly Hills. Tak, Wito? Będzie uśmiech Beverly Hills? Co tu jeszcze mamy? Dobrze, to tutajcie więcej papieru. Musimy wyrzucić. Param, poszło. Aha. Co mamy jeszcze? A więc tak. Odsuniemy to trochę, Witku. Oh. Zamówiliśmy już, ponieważ Wituś ma już 10 miesięcy i niedługo będziemy przechodzić na karmę dla dorosłych. To zamówiliśmy taką Superior Adult Complete z łososiem, ziemniaczkami, groszeczkiem i taki sucha karma taka. Jest bardzo dobra pewnie, bo my już próbowaliśmy, bo ogólnie ta firma Fish for Dogs wysyła próbki. Możecie sobie zamówić próbki, zobaczyć, co pieskowi smakuje i dopiero zamawiać. I jest super ta karma. Tak, widzę. Super. Bardzo dobry skład dla takich psów alergicznych, jakimi są buldożki francuskie. Myślę, że to będzie dobry wybór. Co tu jeszcze mamy, Wituniu? I jeszcze coś jest jednego. Co my tu jeszcze mamy? No, musimy otworzyć. Wito, chodź, bo tak do widzów. Chodź tu, Witusiu. Chodź, kochanie, tutaj. O, tak, usiądź sobie. O, tu. No, tu sobie. Bo tak pupą cały czas ten ekran wchodzi. Pani otworzy, tak? Tu jest Witusia, proszę, Wituniu. To jest coś, co Wito lubi najbardziej. I coś, co polecamy, jeżeli chodzi o piękną sieść. Prawda, Wito? To jest właśnie to, co będziemy tu otwierać. O. To jest to. O, proszę Państwa. To jest Salon Oil. I zaraz zobaczymy. Musimy zobaczyć. Jak to teraz otworzyć? Jak to teraz otworzyć, żeby nie zrobić... A, zobaczcie, bo to taką dużą paczkę zamówiliśmy pierwszy raz.
bo dotąd stosowaliśmy mniejsze. O, aha, i słuchajcie, i tu mamy taki lejek. O, no, i z takim lejkiem na tej zasadzie to jest. Ok, rozumiemy. No, i to jest taki olej, który się dodaje do karmy. I tak jak Wituś jest small dog, to taka jedna łyżeczka do herbaty, teaspoon, na dzień. Oprócz tego jeszcze Wituś ma taki inny olej na sierść z Jumega, ale tym razem zamówiliśmy tutaj z Fish for Dogs i myślę, że będziemy zadowoleni. No to tak jeszcze na koniec tego filmiku, żeby każdy był szczęśliwy, a przede wszystkim, żeby nasz Wito był szczęśliwy, to już odłożymy wielkie pudło, pójdzie do recyklingu, to może spróbujemy, to jest, słuchajcie, Sweet Ocean Wraps i to jest Fish and Apple, czyli to jest taka rybka, skórka z rybki, a w środku jest suszone jabłuszko. No i może to otworzymy i zobaczymy, czy Wito będzie lubił. Wito, czy ty będziesz lubił? Otworzymy za chwilkę, to odłożymy. Czekaj, bo to nie jest tak łatwo, Witusiu. No, popatrz zapach. Będzie lubił, coś czujemy. Tak, czy Wito będzie lubił? Wito, będziesz lubił. Myślimy, że weźmiemy dzisiaj na początek jeden, bo tak nowe rzeczy wprowadzać staramy się powoli. Więc to jest to. Poczekaj, Wito, zostaw. Pokażemy. Wito, wait. Takie coś, to jest takie piękne. Patrz tutaj, proszę. Pachnie, powiem, no jak ryba z jabłkiem. No i posmakuj sobie, Wiciu. To jest trochę duże. Więc Dawita może być to ciekawa sprawa. Nie wiem, czy nie będziemy musieli tego mu w przyszłości troszeczkę rozdrabniać, ale chyba nie, chyba sobie poradzi. Aha, więc jest tu też po polsku. Czyli jest to jabłko 67% i skóra ryby 33%, białko surowe 15%, zawartość tłuszczu 0,5%, błonnik surowy 4,3%, popiół surowy 4%, wilgotność 20%. No i jak widzicie, Wito zaczyna sobie to rozprawiać powoli. Myślę, że to jest taki, właśnie troszeczkę go to zajmie. Fajny wiecznik, bo nie będzie to takie, że od razu zjedzone. Może nawet troszeczkę będzie naśmiecone, zobaczymy. Ale to się zobaczy. To się wszystko zobaczy. I ogólnie będziemy w kolejnych filmiczkach próbowali powiedzieć, co Witusiowi smakowało najbardziej. Co możemy polecić, co nie. O, widzę, że to już właśnie zaczyna się rozpracowywać. No tak, czyli wiesz, Wituś bardzo lubi jabłuszka, więc widzę, że jabłuszko poszło na pierwszy gryz. Ze skórą rybki może być troszkę inaczej. Troszkę bałaganu przy tym robimy, trochę, że tak powiem, to czuć, prawda Damian? Czuć? Tak. Tak, trochę to czuć, ale myślę, że dobrze, że to czuć. To znaczy, że to jest zdrowe. Wito to tak posprząta po sobie wszystko. No więc to był nasz opening Fish for Dogs. Będziemy się dzielić z Wami opiniami na ten temat. Tak, Wito? Wito, smakowało? Smakowało? Powiedz. Powiedz wszystkim, czy smakowało. Witusiu, smakowało? Tak, smakowało. No to do zobaczenia.